Siemano, witam was w kolejnym odcinku naszej miniserii z draftami. Tak jak mówiłem, nie chcę zakończyć tej serii nie pokonując żadnego innego twórcy. No i jak widzicie po tytule, dzisiaj zmierzymy się z Kozą. No i jest to osoba, którą niezwykle szanuję za ilość ciężkiej pracy, jaką wkłada w odcinki, a także oczywiście za jakość tych odcinków. Ja jestem na przykład wielkim fanem serii Trenera Capry. Dawajcie znać w komentarzach, czy wy też. Jeżeli materiał wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, także subika, pociśniemy do 20 tysięcy. Natomiast jeszcze zanim przejdziemy do odcinka, to zapraszam was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie coinsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także paysafe cardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym OSCAR otrzymasz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. A więc dzisiaj zmierzymy się z Kozą, który na odcinku u Jacoba osiągnął niezbyt dużą wartość składu. Oczywiście to jest dla nas na plus, bo być może w końcu uda nam się z kimś wygrać potyczkę w draftach. A więc Koza u Jacoba na odcinku osiągnął draft o wartości 12,1 miliona coinsów. Także jest to jak najbardziej w naszym zasięgu, no i mam nadzieję, że uda się to pobić. Oczywiście link do odcinka Jacoba daję wam w opisie. No dobra, a my przejdźmy, znowu dajemy sobie 5 prób, w ogóle tak dużo coinsów już poszło mi na te drafty, że troszeczkę tyłek boli, dlatego mam nadzieję, że doceniacie to i zostawiacie łapki w górę pod tą serią. Idźmy już do tego, już nie będę żebrał. 4-3-3 z fałszywą dziewiątką, bo tutaj mamy SN, a być może będzie warto. No i w sumie już nie wiem. Weźmy sobie Kalulu. Wiecie co, weźmy sobie Kalulu, bo żaden SN nie był na tyle dobry, żeby go wziąć, ale tutaj też wcale nie ma lepszego. Dybala. Prawe skrzydło teraz. Lecimy. Uwaga, Van Persie. Dobra, Van Persie, shapeshifter, świetnie. Dobra, to na LS-ie, ale już chyba nikogo do... O kurde, Rashford, to przy takim jakby, przy takiej flarze jestem w szoku. Zobaczmy środkowego pomocnika, Fede Valverde. A zaś kolejnym środkowym pomocnikiem będzie chyba Park Ji-sung. Na SPD-ku, no, skip. Na lewej obronie, zobaczmy, uwaga, może coś ciekawego, kurde, dobra, Mendy, wydaje mi się, że on może być w miarę drogi, bo innej w sumie karty specjalnej Mendy nie ma, tutaj Di Lorenzo, no i kolejnym środkowym obrońcą będzie raczej skip, no i bramkarzem, uwaga, kto będzie skip, dobra, weźmy polski akcent Gikiewicza, dobra, zaczynamy ławkę rezerwowych, skip, kolejny obrońca, dobra, niech będzie James, chociaż też on nie jest jakoś turbo dużo warty, zobaczmy dalej, lalalal, dobra, Zinchenko, i kolejnym. I teraz już przechodzimy na pomocników, skip, bo niby dobry wybór, ale nie do końca. I tutaj mamy coś fajnego, ale jednak też nie do końca. Rui Costa, niech sobie wejdzie. Kurde, no przydałby się jeszcze ktoś, oczywiście, o kurde, Pogba, no właśnie taki traf by się przydał. No i w sumie ładnie to już wygląda. Lecimy dalej, Teo i Del Piero, nie no, Del Piero raczej droższy i na bramkę, dobra. Okej, okay, o i znowu coś dobrego, Van Basten, dobra, jest to oczywiście dobry overall, ale no nie pod względem wartości to jest dobry zawodnik. I Nkunku, zobaczmy, trzy wybory do końca, Eusebio, urodzinowy, no dobra, za Kalulu niech sobie wejdzie. Dwa wybory do końca, zobaczmy w takim razie, Szarał i spoko. I ostatnim wyborem, uwaga, będzie jeszcze coś do... No nie, nie ma nic dobrego. Dobra, weźmy jednak sobie Van Bastena, bo jednak wysoka ocena. No dobra, więc to jest oficjalnie składzik, zobaczmy ile kosztuje. Czaicie, że tym składem, w sensie tak troszeczkę po cichu myślałem, że tak będzie, ale mimo tego, że mam tutaj Pogbę, Rashforda i Eusebio, a także Van Persiego, nie udało nam się pobić rekordu Kozy, ponieważ ten skład kosztuje 11 669 000, czyli o około 500 000 za mało. Dobra, w takim razie, ale byliśmy blisko, to napawa na pewno optymizmem. Przejdźmy do drugiej próby. Dobra, to rozpoczynamy drugą próbę i jest moja ulubiona formacja 4-3-2-1, a pierwszym... O kurde, co to jest? Dobra, Ronaldo, niech będzie Cristiano. Zobaczmy SN na... Eusebio, dobra, dobra, już chciałem powiedzieć, że Puskas, ale jednak Eusebio kolejnym, no dobra, tutaj będzie Puskas. Ej, tak sobie pomyślałem, że tak naprawdę tutaj wystarczy trafić oczywiście Ronaldinho Toty i już tak naprawdę, no raczej reszta składu będzie warta tyle, żeby pobić ten rekord, także naszym celem jest Ronaldinho Toty, albo w sumie nawet bardziej bym się cieszył, jakbyśmy pobyli rekord draftu Kozy bez Ronaldinho, to byłoby też fajne osiągnięcie. Bez Ronaldinho oczywiście Julita Toty, także no mamy taki delikatny challenge, oczywiście sobie tego nie narzucam, ale bardzo by było miło, jakby to się udało. Tutaj weźmy sobie Van Dijka, wy tam oczywiście wybory widzieliście w tle podczas mojego monologu i tutaj Donnarumma. Dobra, i przechodzimy na rezerwę, może w końcu jest Van der Sar Toty. Pierwszy raz go trafiamy, a Van der Sar Toty kosztuje ponad 1 000 000 coinsów, także to jest świetny traf.
A na środku Frimpong. Dobra, i dalej, uwaga, co teraz będziemy mieli? O kurde, Eder, to ty. Ej, dobra, ten drafcik wygląda naprawdę fajny, aczkolwiek wydaje mi się, że tutaj może nie być na tyle tak wysokiej wartości składu, żebyśmy pobili te 12 milionów 100 tysięcy, ale zobaczymy, jeszcze jest Nkunku, jeszcze mamy w ogóle kilka kart do końca, także to jeszcze nie koniec. Dobra, oj, tutaj na rezerwę skoczyłem, ale to jest skip, uwaga, tutaj skip. O kurde, ale dobra, dobra, nie było nikogo takiego wartego uwagi, a tutaj będzie Cantona. Kolejnym będzie skip, no skip i uwaga, jeszcze coś mocnego, Ronaldinho, ale zwykły, dobra, weźmiemy sobie i ostatni wybór, skip. Dobra, Ronaldinho na pewno tutaj. I teraz pytanie, kto jest więcej warty? Enzo Fernandez? Raczej Cantona. No dobra, to w takim razie to jest mój oficjalny składzik. No i zobaczmy, ile kosztuje. A więc udało nam się wygrać z Kozą i nasz skład, uwaga, przebił skład Kozy o równo 232 tysiące. Także nasz skład oczywiście osiągnął wartość 12 milionów 332 tysięcy. Także spoko, fajnie, cieszę się, ale kurczę, jest to zbyt takie słabe zwycięstwo. Ale podejmiemy jeszcze jedną albo dwie próby, żeby spróbować troszeczkę bardziej pobić ten rekord. Dobra, to wchodzimy za kolejne 15 tysięcy i spróbujmy 3-4-2-1, czyli no tą formację, którą Jacob poleca do robienia takich draftów. O Boże. Dobra, to Dibo, bo może napastnik będzie jakiś fajniejszy i w sumie to był chyba dobry strzał. Nie był dobry. Dobra, Papę. SN w takim razie, Karim i Karim niech to będzie. Zobaczmy kolejnego SN-a, może jakiś Hulit? Nie, Romarinho, ej, słabszy draft chyba na razie się nam zapowiada, prawa, oj, słabiutko, do skipa. Środkowy obrońca, skip znowu, kurde, tutaj niech będzie, oj, na razie nie wygląda to dobrze i tutaj mamy Rubena Diasza, to już jest w miarę ok, ale też nie jest jakoś turbo dobrze, lewa pomoc, chyba Mudryk będzie droższy. No i środek pola otwiera nam, Sokrates będzie droższy, tak mi się wydaje, to jego weźmiemy i kolejnym środkowym pomocnikiem będzie Renato Sanchez, to jest pierwszy raz go w ogóle trafi. A na bramce zobaczymy Ramiro. I bramkarz na rezerwie może znowu, wiadomo kogoś chciałem powiedzieć oczywiście Van der Sar, ale jego nie ma. Casillasa wzięliśmy i zobaczmy dalej, Frimpong. Uwaga, to już skip widać, zobaczmy dalej, skip, znowu, kurde, słabo to wygląda, zobaczmy dalej, skip, znowu po raz kolejny, ale weźmiemy sobie Vasqueza. Teraz może już nie będzie skipa i jest Rudiger, pięknie. Okej, kolejny może być dobry wybór, Hulit Toty, dobra, no Hulit Toty trochę wyciąga ten zespół znowu do przodu. Zobaczmy w takim razie tutaj skip, uwaga, znowu może coś ciekawe, oj, Jarzinho urodzinowy, fajnie, pierwszy raz też go trafiamy. Dobra, trzy wybory do końca, ciekawe czy będzie jeszcze coś mocnego, no nie, Bruno. Także kolejny tutaj, Leo Messi, proszę bardzo, jego to się nie spodziewałem w takim kolorku jakby pika i ostatni traf Darami. W takim razie taki skład wystawiam, zobaczmy jaka jest wartość tego zespołu. No i dobra, tak jak myślałem właśnie, znowu nam się udało zrobić lepszy draft niż Koza i wartość tego draftu wynosi 14 milionów 838 tysięcy, także pobiliśmy jego rekord draftu o ponad 2,5 miliona. Także no to już nam chyba wystarczy, kolejnego draftu robić nie będziemy, także ten odcinek jest krótszy, mam nadzieję, że chociaż jest 8 minut. Dziękuję Wam za oglądanie, będzie jeszcze jeden odcinek z tej serii już ostatni. Także dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam podobało, łapka w górę, subik zostawione, do zobaczenia, miłego dnia, yo!